Identyfikator podmiotu SCP-049-J. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-049-J przechowywany jest w placówce 19. Nie. W placówce 101. Nie, nie, nie. W placówce 17. Nie. W placówce 81. Nie, w placówce 13. W specjalnym zastrzeżonym wysokiego stopnia bezpieczeństwa ściśle tajnym MK Ultra obszarze 101,5 WFML obok Richmond, Virginia. SCP-049-J zezwala się na opuszczenie celi jedynie pod nadzorem dwóch w trakcie powstawania czynności przechowawczych dla SCP-049-J, podczas gdy dwoje strażników dyskutowało na temat, czy ten znaczek jest bardziej odpowiedni niż ten znaczek do użycia w dokumentacji, SCP-049 prędko wyszedł przez okno i zszedł wyjściem ewakuacyjnym. Tak więc, dwóch strażników uzbrojonych w karabiny AR-15 i pałki paraliżujące. Ze względu na zażalenia co do sensacji powonieniowych przypisanych SCP-049-J, obiektowi zakazuje się zdejmowania maski. Opis. SCP-049-J to humanoidalny byt, noszący strój odpowiadający średniowiecznemu lekarzowi dżumy. Dalsze analizy SCP-049-J wykazały, że pod szatą obiekt składa się głównie z mchu, grudek tkanki i innych, mniejszych masek lekarzy dżumy. Obiekt jest zwykle zgodny z personelem fundacji, jednakże zdarza mu się kłamać, jak również pocić się obficie bez żadnego powodu. W trakcie nadzoru fundacji, pod którym przebywał, SCP-049-J nieustannie twierdził, iż jest potężnym magicznym lekarzem, będącym w stanie leczyć to, co dolega ludzkości. Wartym zanotowania jest fakt, iż obiekt nie był w stanie wyleczyć dosłownie niczego i zwykle tylko znacznie pogarsza sytuację. Chociaż to samo w sobie nie byłoby wystarczającym powodem do przetrzymywania SCP-049-J przez fundację, okazało się również, że obiektowi udaje się w jakiś sposób za każdym razem uniknąć przechwycenia i z powodzeniem ucieka on z placówek fundacji tuż po ujawnieniu jego prawdziwego braku zdolności. Z tego powodu, a także z powodu niezachwianej ciekawości personelu na temat tego, czy podmiot posiada jakąś z tych samozwańczych magicznych zdolności uzdrawiających, które opisuje, SCP-049-J ma być przechowywany i traktowany jako anomalny byt. Dodatek 049-J-1. Przesłuchanie. Dzień dobry, SCP-049-J. Witaj w... Ja jestem lekarzem. Tak, jestem tego świadom. Przeprowadzamy to tylko jako... Ja mam lekarstwo. Tak, tak. Dojdziemy do tego. Na początku mógłbyś mi się przedstawić? Tak, znakomicie, tak. Ja posiadam lekarstwo, dobry panie. Niewątpliwie, tak, tak. Jestem lekarzem. Co? Przyprowadź mnie do pacjenta, uzdrowię go. Jezu, kurwa, uważaj, gdzie ty machasz. Jestem lekarzem. Co ty w ogóle już łapię. Jesteś jakimś... Tybilem? Z uposzedzeniem, tak? Nie, dobry panie, jestem najefektywniejszy, znaczy moje lekarstwo, ja jestem lekarstwem. Bardzo efektywne. Najbardziej, ponieważ jestem lekarzem. Racja, zamierzaliśmy to przeanalizować, może... No więc ta pacjentka... Jest zarażona zarazą, tak? Czuję to. Cierpi na ból gardła. Zastanawialiśmy się, czy może nie miałbyś lekarstwa na jej dolegliwość. Ja... Tak, oczywiście, ja w końcu jestem lekarzem. Potrzebujesz może z czymś pomocy tam? Nie! Okay. Nie jest lekarstwem, ja jestem lekarstwem. Ach tak, to zadziała. To jest but. Tak. I to uleczy tę osobę? To jest lekarstwo. W porządku? Zaczynaj. A co ty wyprawiasz? Jak to nie bywa pomóc? Co to kurwa było? Pacjentka jest uzdrowiona. Co? Wcale nie. Właśnie rozpieprzyłeś jej gardło butem. Nie, pacjentka ma się bardzo dobrze i już ja tak jestem lekarzem. Patrz na tą całą krew. Pomijając, że to moralnie nieludzkie, godziny zejdą nam zanim to wyczyścimy. Właśnie zamordowałeś człowieka. Nie, ona jest uzdrowiona, tak, patrz. Witaj, tak, ja jestem pacjentem, dobry panie, i jestem uleczony w najefektywniejszy sposób. Dziękuję, doktorze, spisałeś się świetnie. Jesteś najlepszym doktorem. Spójrz, ja widzę twoją dłoń tutaj w dole. Wiem, że to nie pacjent mówi. Co to ma znaczyć? O, spójrz więcej zarazy tam za tobą. Co?
Och, ta miłość boską znowu mi uciekł. Cholera. Nagrania po incydencie ukazują SCP-049-J szybko uciekającego przez boczne drzwi. Dodatkowe materiały zebrane z pobliskiego miasteczka przedstawiają SCP-049-J zatrzymującego się w sklepie z narzędziami, aby zaopatrzyć się w, cytuję, bardziej spiczastą drewnianą laskę doktora.